Białymstoku właśnie odbyła się konferencja prasowa przedsiębiorców z regionu województwa podlaskiego, którzy dotknięci są wojną hybrydową. Z powodu zamkniętych przejść cierpią na niedostatki i widmo bankructwa. Ze mną jest Ewelina Grygotowicz-Szumowska, jedna z przedsiębiorców, która protestuje przeciwko zamkniętym granicom. Państwo chcą, żeby te granice z Białorusią, przynajmniej w Bobrownikach, została otwarta, przynajmniej ta jedna granica. Dlaczego tak? Bezpieczeństwo się nie liczy? Apelujemy o przywrócenie ruchu transgranicznego, które tutaj właściwie od pokoleń było źródłem dochodu dla lokalnych mieszkańców. I teraz, gdyby była spójna polityka, czyli zamykamy wszystkie przejścia graniczne, odcinamy całkowicie reżim Łukaszenki, toczy z nami wojnę hybrydową, nie byłoby chyba żadnej dyskusji. Rozumiemy, jest to sprawiedliwe i właściwe działanie. Natomiast jeżeli w województwie podlaskim są zamykane wszystkie przejścia drogowe, natomiast w województwie lubelskim przy tych samych zagrożeniach i militarnych, i hybrydowych przejścia pozostają otwarte, jest to dla nas niezrozumiałe. Niezrozumiałe jest to dla nas, że na przykład granice z obwodem Królewieckim, tak? Czyli z Rosją, w dalszym ciągu również pozostają otwarte. Trudno jest nam to zrozumieć i rodzi się w nas ogromne poczucie niesprawiedliwości, ponieważ oczywiście bezpieczeństwo kraju jest jak najważniejsze, jak najbardziej zgadzamy się z tym, ale nie możemy zapominać o bezpieczeństwie finansowym obywateli tego kraju. Muszę dopytać, bo tutaj Państwo dzisiaj mówili również o rekompensatach, które są niewystarczające. Jak bardzo są one niewystarczające? Z naszych badań w 2022 roku przez przejście w Bobrownikach przekroczyło 1 200 000 podróżnych. Biorąc pod uwagę, że każdy z nich zostawiłby u nas 100 euro, to jest drobna kwota 100 euro, która pozwoliłaby właściwie na małe zakupy i obiad, kwota, która nam się generuje, to jest na poziomie 120 milionów euro. Taki przychód straciliśmy w 2023 roku poprzez całkowite zamknięcie ruchu transgranicznego. Obecna pomoc, która jest przyznana, jest na poziomie 5 milionów. Więc my się pytamy, czy ta pomoc... Przepraszam, to jest 5 milionów do podziału na wszystkich. Tak, do podziału na wszystkich. I teraz musimy zwrócić uwagę, że według ustawy pomoc obligatoryjna przyznawana jest tylko i wyłącznie przedsiębiorcom, którzy funkcjonują w gminie Gródek i w gminie Kuźnica, czyli w tych gminach, gdzie znajduje się bezpośrednio zamknięte przejście graniczne. Powiat białostocki jest objęty pomocą uznaniową, czyli w sytuacjach skrajnie trudnych wojewoda może przyznać pomoc, ale nie musi. I z naszych dotychczasowych informacji wiemy, że raczej były te decyzje rozpatrywane negatywnie. Natomiast miasto Białystok w ogóle nie jest objęte żadną pomocą. Do kogo Państwo apelujecie o wsparcie, o pomoc, o otwarcie granic, bo to jest szeroki dosyć kontekst tych wszystkich postulatów, które macie. Do kogo je kierujecie i jaka była też pomoc do tej pory, jakby można powiedzieć, no bo wcześniej przedsiębiorcy stąd nie byli tak uruchomieni jak w tej chwili. Tak, nie byli uruchomieni, dlatego że my rok temu, jak walczyliśmy o rekompensaty, głęboko wierzyliśmy, że to zamknięcie przejścia w Bobrownikach będzie naprawdę przejściowe i krótkotrwałe. Może miesiąc, może dwa, może trzy. Natomiast w chwili obecnej, patrząc, że wojna hybrydowa jednak się pogłębia i właściwie się nasila, mamy świadomość, że być może to przejście nawet będzie zamknięte do momentu końca wojny z Ukrainą. Kiedy koniec nastąpi? My nie wiemy. Niektórzy specjaliści mówią, że może potrwać nawet 10 lat. Z tego powodu jesteśmy naprawdę niezwykle przerażeni i apelujemy przede wszystkim chyba do pana premiera Donalda Tuska. Chcemy wierzyć w jego dojrzałość i rozsądek, żeby gdzieś jednak pochylił się nad naszymi problemami i nie zostawił województwa podlaskiego samemu sobie, dlatego że my tutaj nie jesteśmy w stanie sobie poradzić. My nie będziemy handlować z Niemcami, które są po zachodniej stronie, bo tak jakbyśmy oczekiwali, że górnik nagle zacznie być rybakiem, a rybak zacznie być górnikiem. Nasze położenie geopolitycznie jest takie, a nie inne. Mamy takich, a nie innych sąsiadów i bez pomocy państwa w chwili obecnej uważam, że większość przedsiębiorców tutaj w Białymstoku nie poradzi sobie.
Sytuacja jest na pewno trudna, ale z drugiej strony to też jest tak, że Państwo kierujecie te, powiedzmy, swoje prośby do premiera Donalda Tuska, ale to chyba też decyzja szefa MSWiA o tym, żeby otworzyć granice. Czy w ogóle wcześniej były jakieś próby kontaktu z Państwa strony z przedstawicielami polskiego rządu? Mieliśmy spotkanie z Prezydium Komisji Rozwoju i Gospodarki. Zostało wysłane oficjalne pismo przedstawiające problematykę województwa podlaskiego i czekamy teraz na odpowiedź, czy zostanie zorganizowana już komisja sejmowa specjalnie dla nas, tak aby pochylić się nad problemami województwa podlaskiego i wypracować wspólne rozwiązania. Bo tych rozwiązań można by było jeszcze, przecież część przedsiębiorców na przykład można by było zwolnić na przykład ze składek ZUS-owskich. Myślę, że niektórym na przykład pomogłoby zwolnienie też na przykład z czynszów, gdzie lokale są wynajmowane od władz miasta. Proszę zwrócić uwagę, że ja od 3 lat wynajmuję pomieszczenia na przejściu granicznym, zamkniętym, za które płacę. Dlatego, że my ciągle nie wiemy, kiedy to przejście będzie otwarte i gdzieś tam może każdy z nas żyje nadzieją, że jeśli akurat otworzą przejście, każdy z nas chciałby wrócić do swojej działalności gospodarczej. Cały czas utrzymujemy miejsca pracy i tak na dobrą sprawę ja przede wszystkim walczę o miejsca pracy dla swoich ludzi. Zatrudniam 50 osób. Są to osoby, które zaufały mi, podjęły współpracę ze mną, pracują już po kilkanaście lat. I mam na swoich barkach odpowiedzialność za nich samych, za ich rodziny, za ich bezpieczeństwo finansowe, za ich kredyty, więc to jest wielki ciężar i z tego powodu tak bardzo się uruchomiliśmy i po prostu prosimy o to, żeby ktoś w końcu zaczął z nami rozmawiać, dlatego że nasze prace rok temu pokazały, że dialog i rozmowy merytoryczne naprawdę potrafią być konstruktywne i można wypracować jakieś rozwiązania, które realnie uratują przedsiębiorców. Tutaj słyszałam podczas konferencji prasowej, że tego dialogu w tej chwili bardzo brakuje, a województwo podlaskie jest województwem specyficznym. Tutaj faktycznie większość ludzi utrzymuje się z wymiany handlowej, z kontaktów, no nie tylko handlowych, ale szerokich, gospodarczych, przede wszystkim z Białorusią, ale także z Litwą. I dla nas tutaj, dla mieszkańców tego terenu, takie zamknięcie granicy jest naprawdę dokuczliwe, szczególnie dla przedsiębiorców. A ze mną, proszę Państwa, jest jeszcze Mateusz Grygoruk, przedsiębiorca z Białegostoku, który także dzisiaj tutaj pod Urzędem Wojewódzkim w Białymstoku protestował, znaczy w zasadzie protestował, składał, można powiedzieć, petycję do wojewody podlaskiego o wsparcie, bo tego wsparcia brak. Jak bardzo brak? Jeżeli chodzi o moją działalność i działalności mnie pokrewne, my nie dostaliśmy w ogóle nic. Z tego względu, że miasto Białystok jest wykluczone z rekompensat. Samo miasto nie ma szans ubiegać się o rekompensatę. O rekompensatę mogą się ubiegać tylko działalności zarejestrowane w gminach przygranicznych. Ustawa mówi o tym, że tutaj jeszcze mogą skorzystać dalsze powiaty, czyli powiat białostocki, tak? Nie miasto Białystok, sam powiat białostocki może z tego korzystać w zasadzie uznaniowości, gdzie za poprzedniego wojewody dobrze wiemy, że nikt z tego nic nie skorzystał. Były wszystkie anulowane, odmowne decyzje. Szczególnie tutaj w Białymstoku, to chyba takim największym miejscem pracy, które żyło, można powiedzieć, z kontaktów z Białorusią, to było miejskie targowisko, ale przecież szereg przedsiębiorców działających w najróżniejszych branżach korzystało z tego, że Białorusini tutaj przyjeżdżali, kupowali, zamawiali usługi, zostawiali tutaj ogrom pieniędzy. W tej chwili, można powiedzieć, od 2 lat jesteśmy bez takiego dodatkowego klienta, który tutaj dawał zatrudnienie wielu tysiącom ludzi. Jak to wygląda z Pana perspektywy z Pana branży? I w ogóle co to jest za branża, jeżeli można powiedzieć? Jeżeli chodzi o branżę mojej działalności, jest to stricte handel transgraniczny, tak to można nazwać. Chodzi o to, że po prostu klienci, którzy szukają specyficznych takich towarów, rzeczy, których nie mogą dostać od ręki na miejscu, mieście Białystok czy tam w okolicy, zamawiają to przez nas, my to do nich ściągamy, wiadomo, rynek e-commerce mamy rozwinięty bardzo dobrze w Polsce i w Europie, więc jesteśmy w stanie im z tym pomóc. Za niewielką opłatą po prostu taki towar do nas dostarczany. Później jest to po prostu sprzedawany dla nich na ten dokument tax free tak zwany, czyli oni korzystają z prawa, które im przysługuje jako ruch transgraniczny do odzyskiwania podatku VAT. No i nasza działalność na tym właśnie polega, że po prostu mamy zamówienia od klientów, my im to zamawiamy, oni po prostu przyjeżdżają, od nas to zabierają i jadą z powrotem do domu zadowoleni.
Tutaj, jeżeli mówiąc jeszcze o mieście Białystok, tak, jeżeli chodzi o takim centrum, to był rynek kawaleryjski, to od X lat było, odkąd pamiętam od małego, jak chodziłem, to pamiętałem, że ten rynek kawaleryjski to był taki miejsce komunikacji z Białorusią, nie ma co ukrywać, tam jeździli stricte, były również i organizowane specjalne wyjazdy zakupowe przez Białorusinów. No, przyjeżdżały wielkie artokary po 30, po 40 osób na zakupy tylko. Nie ma co ukrywać, nasze galerie handlowe w mieście były otwierane, no dla kogo? Pod Białorusinów, no bo teraz nawet jak mamy ten ruch bardzo ograniczony, no, dojeżdżają pojedyncze jednostki przez granicę w Terespolu, przez granicę na Litwie, które są jeszcze otwarte, dwie sztuki ostatnie, to ta ilość tych Białorusinów jest bardzo mała. Te galerie, na jakiej zasadzie się jeszcze utrzymują, prawda jest taka, że nikt nie wie. Bo dalej to są spadki duże, mam znajomych, którzy pracują w galeriach, którzy mają tam działalności, mają tam butiki. Tak samo mam dużo tutaj właśnie kontaktów z firmami, które korzystały z ruchu transgranicznego, z handlu z Białorusinami. Po prostu my wszyscy już liżemy tak zwaną podłogę, już nie mamy co robić, po prostu nie mamy żadnych funduszy. Ta bańka, która była wypracowana za lat, kiedy było wszystko w porządku, czyli lata 21-22, tak to ostatnie, kończy się. Kończy się już na dzień dzisiejszy. W moim przypadku to już po prostu jest praktycznie zero. Pracownicy w sumie są poinformowani. Jeszcze staram się odłożyć jak najbardziej, jak najdalej tą kwestię zwolnień, ale nie będę w stanie. Ja już któryś miesiąc z rzędu zamykam finansowo na minusie, gdzie ostatnie te minusy się powiększają. To nie jest tam rzędu, nie wiem, 200 zł do kosztów, tylko to już są rzędy tysięcy złotych. Już trzeba dokładać do interesu. I teraz jak walczymy tutaj, staramy się o jakikolwiek pomoc ze strony rządu, z tytułu rekompensat, czy z tytułu właśnie, żeby otworzyli ten ruch, przywrócili ten ruch transgraniczny, czy otworzyli granice, no na chwilę obecną nie dostajemy nic, są jakieś rozmowy, tak jak koleżanka pewnie wspomniała, mamy mieć zapewnioną komisję w naszej sprawie gospodarki i rozwoju, ale dalej, na dzień dzisiejszy, my nie wiemy co dalej, my nie mamy żadnych informacji, nie wiemy jak są dalej perspektywy i naprawdę nie wiemy co robić. Proszę mi powiedzieć jeszcze, jak wyglądają w tej chwili rozmowy, bo to już jest kolejny protest tutaj w Białymstoku, czy też kolejny taki sygnał mocny od Was, że jest niedobrze, że trzeba coś zrobić. Jak w tej chwili te rozmowy wyglądają? No bo one chyba wyglądają źle, skoro musicie kolejny raz wychodzić na ulicę i w zasadzie głośno krzyczeć, że potrzebujemy pomocy. Żebyśmy dobrze się zrozumieli, my jeszcze nie protestujemy. To jest jeszcze forma dialogu, forma rozmowy. Rozmawiamy z posłami tutaj naszymi miejscowymi, Trzeciej Drogi, z posłami Koalicji Obywatelskiej. Są jakieś tam dialogi prowadzone. Byliśmy na spotkaniu w preludium komisji w Sejmie w tamtym tygodniu, również z Komisją właśnie Gospodarki i Rozwoju, która powiedziała nam, że jest jak za nami, w sensie na zasadzie takiej, że po prostu chce stworzyć tę komisję, tylko czekamy jeszcze na decyzję, na termin. Tutaj te konferencje dzisiejsza i ta poprzednia, która była, proszę tego nie odbierać jako protest. To jest po prostu nasz głośny krzyk, żeby nam ktoś pomógł, bo my jeszcze nikogo po prostu nie chcemy naginać, po prostu kogoś wykrzykiwać konkretnie, tak, że słuchajcie, po prostu zróbcie coś w końcu. Jeszcze po prostu staramy się dialogiem normalnym. Dzisiejsza konferencja jest odpowiedzią na konferencję, która odbyła się w poniedziałek w wojewody na granicy z tytułu przyznania rekompensat, tak, no po prostu bardzo dobry kierunek, bardzo dobry z tego względu, że coś się dzieje, tak, coś robią w porządku. Problemem jest tylko to, że po prostu nie jest uwzględnione miasto Białystok, nie jest uwzględnione to, że firmy, które skorzystały z poprzednich rekompensat, mają już wykorzystane limity minimis i co, dostali na rok czasu, a teraz dalej? To są ogromne firmy, które na dzień dzisiejszy zatrudniają masę ludzi, ponoszą z tego tytułu koszty, ale możliwości zarobkowych nie mają. Nie mamy żadnych możliwości zarobkowych i teraz po prostu jesteśmy zostawieni sami sobie, to co wcześniej mówiłem. I dlatego tutaj jesteśmy, żeby głośno powiedzieć, że popieramy działania, że są podejmowane działania, że są jakieś efekty tego. Jednakże chcę przypomnieć, że słuchajcie, jesteśmy jeszcze my. Jesteśmy my i nie ma co ukrywać. Miasto Białystok w naszym regionie jest hubem ruchu transgranicznego. To jest największe miasto wojewódzkie w naszym regionie, największe miasto, tak, w województwie, w naszym regionie, gdzie ten ruch transgraniczny, czyli Białorusinów poniekąd i Rosjan poniekąd i Ukraińców jest najwięcej.
Już nie mówimy na przykład o mieście typu jakiś tam Łomża czy tam Zambruch, no bo tam wiadomo, to tylko po drodze jak do Warszawy jadą. A ten pierwszy punkt transgraniczny jest niemiasto Białystok. Czemu ten hub, czemu te miejsce, gdzie naprawdę miliardy złotych są zostawiane przez obcokrajowców, jest omijany? Dlaczego my jesteśmy zostawieni sami sobie? My tego nie możemy zrozumieć i w sumie o to prosimy, tak, żeby ktoś się nad nami pochylił. Nie jesteśmy stricte polityczni, chcemy, żeby to było ponad podziałami. Nie chcemy, żeby ktoś sobie wyrabiał na tym markę, że patrzcie, pomagamy naszym przedsiębiorcom. Chcemy, żeby po prostu dla nas podejść jak do ludzi. My do nich podchodzimy, do naszych posłów, chodzimy na wybory, podchodzimy jak ludzie, jak obywatele i tak samo chcemy, żeby oni do nas wyciągnęli rękę i podeszli do nas jak po prostu do ludzi, którzy chcą tu pracować, chcą tu zarabiać. Bo no naprawdę, ja nie wiem, ja już wczoraj siedziałem wieczorem, przygotowując dzisiejszą przemowę. Myślałem, o czym to w ogóle powiedzieć. Prawda jest taka, że no jeżeli to się nie zmieni, to miasto Białystok czeka to samo, co Hajnówka u nas w rejonie. Hajnówka na dzień dzisiejszy stała się tak zwanym skansenem. Tam nie ma nic. Tam jest, są sami starsi ludzie, cała młodzież nie ma perspektyw, czyli ludzie produktywni powyjeżdżali czy za granicę, czy do innych miejscowości i tam miasto Hajnówka w tym momencie po prostu umiera. To są fakty, które można sprawdzić sobie w internecie jak najbardziej. Wystarczy pojechać do Hajnówki i zobaczyć, jak to wygląda. Nie ma co ukrywać. I miasto Białystok w moim odczuciu na dzień dzisiejszy dąży do tego samego. Może nie dąży, ale no, sytuacja będzie na pewno bardzo zła, bo faktycznie Białystok utrzymywał się głównie z kontaktów gospodarczych z Białorusią i na tym praktycznie cała gospodarka miasta do tej pory się opierała. A tutaj ze mną faktycznie pan przedsiębiorca, pan Mateusz Grygoruk mówił o tym, co się dzieje w Hajnówce, ale to samo dzieje się w Kleszczelach, w Orli, w Bielsku Podlaskim i jeszcze w kilku innych miasteczkach i gminach właśnie na południu województwa podlaskiego. Tam jest nie dość, że się dużo ludzi wyjeżdża, wyprowadza się, te miejscowości się wyludniają, to jeszcze rośnie bezrobocie. Ja dodam tylko od siebie, że w sytuacji, kiedy właśnie były zamykane granice tutaj z Białorusią, to właśnie posłowie Koalicji Obywatelskiej najgłośniej krzyczeli o tym, że nie wolno zamykać, albo jak już zamykamy, to koniecznie pomóc przedsiębiorcom. No ale w tej chwili jak trzeba pomóc, to jakoś tak słabo to wygląda, no ale na razie jakaś pomoc jest. Przedsiębiorcy domagają się, żeby tej pomocy było więcej. Ja myślę, że posłowie, ale też i radni właśnie Platformy Obywatelskiej, którzy najgłośniej krzyczeli, teraz staną na wysokości zadania, mają możliwość się wykazać. Agnieszka Siewieraniuk-Macierowska dla Telewizji Republika.